radość samo się nie zrobi. Bóg wykonał swoje, a co ja mogę z tym zrobić? Dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daje dziś w wersji espresso, jednowątkowo, krótko i na temat. Lądujemy dzisiaj, finiszujemy, jeśli chodzi o rozważania o szczęściu, sprawiedliwości, pokoju i radości. No właśnie, radość, tak jak czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 14, Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Radość w Duchu Świętym. Czyli nie muszę jej wyciskać sam z siebie, ale jest to radość, którą mam w Duchu Świętym. Pamiętacie, że radość to jest owoc Ducha. Owoc Ducha to miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. 9 elementów, które składają się, uwaga, na jeden owoc Ducha w moim życiu i w Twoim życiu, daj Boże. Radość, elementem, który chyba jest dla mnie najważniejszy na tym etapie rozważania radości, to że samo się nie zrobi i że ja mogę wymagać radości od siebie, mogę zdecydować, że będę człowiekiem radosnym i mogę w dyscyplinie dążyć do tej radości. No ale powiecie, czy to nie jest jakieś takie hardkorowe, masochistyczne, czy jakiegoś innego słowa trudnego trzeba by użyć. Widzę, że skoro Słowo Boże mówi zawsze się radujcie, Bóg zrobił wszystko, zapłacił za moje grzechy, ubóstwo, chorobę, przekleństwo, bo jestem usprawiedliwiony w Jezusie Chrystusie. Bóg dał mi pokój, który jest między mną a Nim, jest w moim sercu. No to teraz muszę zdecydować, chcę zdecydować. I wiecie, zacząłem się zastanawiać, gdzieś pojawiła się taka kwestia, czy to nie jest miejsce, gdzie muszę zaprzeć się samego siebie czasami, że nie wejdę w smutek, że nie wejdę w narzekanie, zaprę się samego siebie i powiem, a ja w Panu będę się radował. Myślałeś kiedyś o takim umartwieniu? A w zasadzie nie umartwieniu, tylko o zaparciu się samego siebie. Ja w Panu będę się radował. To, co mówi psalmista, błogosław duszo moja Pana, błogosław. Ja będę Boga uwielbiał, będę chwalił Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. Zobaczcie, czasami nasze emocje, nasza dusza, okoliczności, wiadomości, które słyszymy płynące dookoła, nie nastrajają nas może optymistycznie. Co mogę wtedy zrobić jako chrześcijanin? No właśnie, niezależnie od okoliczności, można mieć ten święty tupet i zdecydować się na radość. Zdecydować się na radość w Bogu. Mocne zaprzeć się samego siebie, pójść wąską drogą radości, radości w Bogu. Oczywiście jest w naszym życiu miejsce na przeżywanie smutku, nawet żałoby, ale wierzę, że w oczach Boga nawet smutek i żałoba nie mają być destrukcyjne, niszczące. Jest to przeżywanie straty. Jest to etap życia. Ale skoro Słowo Boże mówi zawsze się radujcie, to znaczy, że perspektywa Boga jest szersza, jest większa i On chce, żebyśmy tę perspektywę mieli. Więc ja decyduję się być człowiekiem radosnym. Sprawdzajcie, jak mi idzie. Dopingujmy się nawzajem, kibicujmy sobie nawzajem, bo wtedy świat będzie coraz bardziej promienny, Kościół będzie coraz bardziej rozpromieniony, daj Boże, prawdziwą radością. Pomóż nam, Duchu Święty, niech tak się stanie w Twoim i w moim życiu. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw polubienie, zostaw komentarz i udostępnij to nagranie. Niech się niesie dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.